to będzie Audi RS6. Też jest bardzo fajna i też strasznie mi się podoba. Także co, weźmiemy sobie może wersję malowania, coś takiego. Czy jeżdżę na manualu, czy na automacie? Jeżdżę na manualu. O, coś dla mnie w końcu. No pewnie, że tak, Grzecho. Audi Quattro RS6. No i z tym to już musimy zrobić jakiś konkret, myślę. Nie mam jeszcze żadnego samochodu policyjnego na offroad. Czyli wiecie, co to oznacza. No mamy tu Quattro, a Quattro wiadomo, wszędzie wjedzie. No i chyba nie jest to samochód elektryczny, bo też mamy tutaj pod maską 1.9 TDI, wygląda na to, albo 1.0, bo teraz w tych nowych Audicach to tylko 1.0 ładują, nie? Ale dźwięk! Wow! Jak to brzmi! Silnik Funkla tu jest. Ej, no chyba tak, nie ma się z czego śmiać. To jest chyba 1.0 V10. Wow. Nieźle. O, lecz wielka krowa, kurde. Wydaje się duży ten samochód. Tak w środku jak jadę. Jak wam się podoba w ogóle moja bluza w truskawki? Tutaj wygrze na mojej Asuce. Także fajna bluza w truskawki. Switaśna, kurde. Fantastyczna. Najważniejsze jest to Audi i jego dźwięk. Siema Lucek, dzięki Max za 27 zł. Dziękuję bardzo. Ale musicie mi powiedzieć jedną rzecz. Audi to jest kobieta, czy to jest mężczyzna? Jak się powinno mówić? To Audi, te Audi, ta Audi, czy on Audi? Ja myślę, że standardowego silnika nie ma co wymieniać, ale sprawdzimy sobie jeszcze. Nijaki. Rodzaj nijaki. Dobra, wiecie co? Ja nie chcę tutaj tunigować. Już mi znudziło mi się to miejsce. Chodźmy do mojego zamku i tam stunigujemy tą furę. Podoba się! Się dla mnie to Audi. Podoba się dla mnie to. Dziwnie napisane, jak Yoda napisałeś. Dawaj glitcha. Zrobimy glitcha na pewno. Spokojnie, wszystko w swoim czasie. Teraz chodźmy zrobić tą Audicę. Pojedź 478 Jaguarem. Nie no, teraz sobie robimy tego. Audickę. Zobaczmy, co można z nią zrobić. Myślicie, że coś fajnego? Co my tu mamy? Shit, co to jest? Instalujemy ten bodykit, czy nie? Musicie mi powiedzieć teraz. Nawet nie jest taki zły. Nie jest taki zły, ale dobry to też nie jest, kurde. Instalujemy, czy nie? Piszcie. Fuj, zostaw serię. O nie, dobra, teraz więcej nie. Całe szczęście, bo ja bym wolał seryjne to Audi mieć. Napęd na 4 kapcie mamy, więc taki zostawiamy. Silniki... V10 możemy tu wpierdzielić. To tak powiem wam, całkiem fajnie. Okej, zobaczmy. Z przodu ławka. O, jaki paskudny spoiler. Ale tu mamy taki fajny, zobaczcie. Taka mała dokładeczka tylko do już istniejącego spoilera. Bomba, jak dla mnie bomba. I teraz najważniejsze. Czyli, tego nie widać tak dosyć dobrze, ale... Zobaczcie. Koguty. I oczywiście dajemy sobie policyjne. Cyk. Zobaczcie, jaka faza jest w ogóle w tej grze, nie? No i co my robimy? Robimy wersję offroadową tego samochodu. Tak trzeba. Trzeba w końcu mieć jakiś wóz policyjny offroadowy. BMW na offroady tak niespecjalnie się nadaje chyba, nie? A z tego to my zrobimy, kurde. Dawaj na Goliata. Musielibyśmy jakiś wyścig ten, offroadowy wybrać sobie. Może przez jakiegoś gracza stworzony sobie wybierzemy? Ale kozacko wygląda to Audi. Tylko tyle wam powiem. Policyjne czy nie, fajne jest. Jak to teraz brzmi, człowieku? To chyba będzie moje ulubione auto offroadowe. Serio?
Wow. Nieźle. Dawaj nim Tour de Podlasie. Jedziemy nim Tour de Podlasie? Nie no, dajmy sobie spokój z tym Tour de Podlasie. Jedźmy sobie jakiś normalny wyścig offroadowy, albo zobaczmy, czy jakiś gracz stworzył coś offroadowego. Więc... Okej, okay, to jest wyścig chyba stworzony przez jakiegoś gracza. Pozwólcie, że będę miał widok z zewnątrz. Jakiś taki krótki się wydaje. Oh, what the fuck, co to jest? On jest chyba bardzo krótki ten wyścig. Dziękuję za donejcik. Sam zmieniasz biegi czy automacie? Sam zmieniam. Sam zmieniam biegi. Auto jedzie samo, zmienia. Ooo, trafiłem. Ty, co to ma? 8 biegów ten samochód? Wow. Bardzo krótki wyścig. Ale mamy hopki za to po drodze, nie? Także jak dla mnie bomba. I uwaga, hopka. Oh shit, ale poleciało. Nie trafię. Jak fajnie lecą tam z tyłu. Nie dam ci się Audi TT. Cyk. No i superowo. Startujemy jakiś XP, coś tam. Cholera wie, o co chodzi. Ciśniemy go. O kurde. Ale to jest sprint, nie? Więc ja nie wiem, o co tu chodzi. Tutaj też jakoś chyba boty się oszukuje. Cholera wie, gdzie jest checkpoint? Tam jest checkpoint. Po co oni tu jadą? Tu o to chodzi właśnie, żeby te boty oszukiwać, nie? O, będziemy jechać po autostradzie. To sprawdzimy, ile osiągnę. Maksymalnie tą audicą teraz. To głupio, że ten... Że mamy wersję offroadową, a po... Ty, ale całkiem dobrze skręca. Jak tu jechać? Chyba prosto trzeba. Pewnie, że prosto. A boty pojechały w ogóle w drugą stronę. No i co? 300... 330... 40... To jest wersja offroadowa, gdybym miał opony szosowe, na pewno więcej bym pojechał. Ale skręca bardzo dobrze. To jest Audi RS6, wersja policyjna. Znaczy, to, że wersja policyjna, to my sobie zrobiliśmy. W sumie przez tego koguta na dachu troszeczkę mniejszą prędkość maksymalną może mieć, bo tam było napisane, że zwiększył nam się opór aerodynamiczny po zainstalowaniu tych kogutów na dachu. Więc jak najbardziej zrozumiałe, że może troszeczkę niższą prędkość mieć. Aczkolwiek ja bym sprawdził, ile, jak się da zrobić ten samochód na maksa. Dziękuję ci, Emil, za donejcik. Oh shit. Cyk. No i nie fajnie. To współczuję ci, że ci się zepsuł samochód. Ej, wiecie co? Musimy zrobić ten samochód na koksa. Ale ja sobie zapiszę ten tuning, bo on jest bardzo fajny. Fajnie się tym jeździ na offroadach. Naprawdę bardzo spoko. Pozdrawiam, Kisiel. Dziękuję za donejcik. To fajny offroad. No rzeczywiście, offroad, kurde, ja pierdzielę, nie? Tak trochę lipa. Dobra, nie ma co, robimy na koksa ten samochód, bo to... No. To jest za dobry samochód, żeby był słaby. Tylko koksa nie, no na szosę zrobimy go, co? Niech to już jakoś jeździ. Tam co mieliśmy do dyspozycji? 5-litrową V10. Szkoda mi tego standardowego silnika, ale już go więcej nie rozkręcimy. I zapiszę sobie ten obecny tuning. Wow! Wow! Chyba sobie nie zapiszę. Jakaś ćma mi tu wleciała. Wszystko zepsułaś, ćma jednak, głupia. Grę mi zawiesiłaś. Zdupiaj. Ty co jest? Kuj. I super. I teraz tak, bierzemy V10, zapisałem sobie ten fajny tuning. Mi on bardzo pasował, więc go zostawiamy. Teraz, żeby było ciekawiej, to zainstalujemy... O, shit! Nie, bo tu nam się chyba znacznie waga zwiększa. To ja go pierdzielę, nie instalujemy go. Dobra, nie instalujemy tego, bo tykiela zwiększa nam wagę drastycznie. Wywalimy te koguty.
wtedy nam się opór zmniejszy także. Damy sobie, co my sobie tutaj damy? No dragowe robimy to? Nie no, chyba wyścigowe. Dajmy tu jakieś opony konkretne. Pyk. I teraz tak, jeszcze szerokie muszą być, najszersze jakie kurde widziała ziemia. Także on może spokojnie na roboty drogowe upijać asfalt. Zaraz, czy musimy tu skrzynię biegów od nowa zainstalować? Chyba nie. Od razu mamy klasę S2, a jeszcze nie zdążyliśmy nic zrobić z tym silnikiem, więc... Waga jest prawie taka sama, ale mocy mamy znacznie więcej. Mieliśmy wcześniej 637 kW, a teraz mamy 904, także 480, 400 może i nawet polecieć. Jak myślicie, poleci 400 czy nie? Ale przyczepne to jest, kurde. Uhoho. Nieźle. Tu mam jakąś nieodkrytą drogę. Ej, to jest szosowe, znaczy asfaltowe. Ale fajnie tu jest. Jeszcze tu nie byłem w tej części mapy. Nie widzę? Okej, już widzę. To jest w ogóle chore, żeby V10 do takiego auta włożyć. Jakie to jest szerokie, nawet w tej grze się wydaje. Ten samochód jest ogromny. Okej. Skręcamy na autostradę. Ciśniemy cztery paki. Ja myślę, że poleci. Biegi tutaj trzeba co chwilę zmieniać, bo ma 13 tysięcy biegów. Samochód. Dobra, prosta. Ta ósemka strasznie długa jest. Wymodlimy te 400 czy nie? Jedź! Jedź! Czekaj! A czy my tutaj czasami nie mamy tylko jednego bara? Nie, no jest 2,5, 2,1. Ło ty, ale ciężko! Ciężko jest tutaj osiągnąć 400! Ktoś tutaj miał rację, że 380 to będzie max, ale dlaczego aż tak mało? Nie ma takiej prostej, gdzie to panie cudo osiągnie swoje pełne możliwości. O, i teraz to tak. Z drugiej strony autostrady zacznij. Nie, no ja myślę, że teraz to spokojnie będzie już 400. Nawet na tych tunelach powinniśmy osiągnąć. Całkowicie docisk zmniejszyliśmy, ten aerodynamiczny, on dużo zabiera zawsze prędkości maksymalnej. A, jeszcze szerokość opon. Moglibyśmy węższe opony dać. Może wtedy więcej by się pojechało. Całkiem dobrze skręca teraz, także... O, już 370, 80, ale już nam się prosta kończy. Pani, nie ma takiej prostej, gdzie by to cudo osiągnęło swoje pełne możliwości. Patrz, teraz będzie. Zobacz, lekko, kurde. Pod wiatr jeszcze. 102 metry. Proszę bardzo. 412, 13, 14, 15, 16, 17 było. Człowieku! Mam ci mówić? Panie, kurde, na każdej prostej 4 paki. No i superowo. Audi RS6. Co o niej myślicie? Fajne auto, nie?